Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Tę wiedzę przekazał nam Jan Brzechwa oraz Akademia Pana Kleksa. Tymczasem maleńkie dziki wpadły w pułapkę w Lasku Złotoryjskim. Kły w tym przypadku na nic się zdały, a na pomoc wyruszyli strażnicy miejscy. Dyżurny operacyjny przyjął zgłoszenie od jednego z mieszkańców Legnicy w temacie właśnie małych dziczków, które wpadły do studni niedaleko Glinek w Lasku Złotoryjskim. Na miejsce udał się nasz patrol specjalistyczno-interwencyjny. Na miejscu już, jak podjechali, znaleźli się również ludzie, którzy wskazali daną studnię. W tym patrolu był akurat funkcjonariusz, który jest myśliwym i dobrze zna okoliczne tereny. Zwierzaki udało się odłowić i przetransportować w bezpieczne miejsce. Wiedział, w którym miejscu bytują te dziki, stąd też zostały one przemieszczone z miejsca ewakuacji i wypuszczone tam, gdzie matka, gdzie legowisko. Czyli rozumiem, że dzikom nic się nie stało i żyją sobie dalej na wolności. Nic im się nie stało, popędziły szybkim truchtem do matki. Nikt nie musiał zmykać na drzewo w tym przypadku, lecz wszyscy mieszkańcy Legnicy powinni pamiętać o tym, że to dzikie zwierzęta i potrafią być niebezpieczne.